A my witamy w studio, proszę Państwa, nie na łączeniu, pana posła Marka Suskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy bardzo serdecznie, kandydat również do Sejmu z Radomia. Tak to trzeba teraz mówić, kłaniamy się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, taka, poproszę pana najpierw o refleksję, bo ta wczorajsza niezwykle podniosła uroczystość w Markowej, uhonorowania rodziny Ulmus. No, wszyscy znamy tę historię, wszyscy wiemy, jak trudno było to przeprowadzić do opinii publicznej, jak trudno było przekazać to, no bo wreszcie te wpływy Niemców, którzy chcą nam tu przypisać sprawstwo II wojny światowej i Holokaustu, są bardzo mocne, a jednak udało się. Ale przede wszystkim myślę sobie, że będzie to miało konsekwencje dalekosiężne dla Polski, dla Polaków, dla naszego myślenia o samych sobie. No tutaj jest kilka elementów. Mówi pan o tym, że trudno było się przebić z tym do opinii publicznej. No to jest też odpowiedź na to, czy warto jest wyprzedawać media w zagraniczne ręce. No, u nas sporą część mediów mają właściciele bądź współwłaściciele niemiecko jacyś tam. No i z pewnością tam zbyt wielu rzeczy nie moglibyśmy się dowiedzieć. Czytaliśmy o cierpieniach niemieckich żołnierzy, jak to, kiedy wkroczyli do Polski, nie mogli Wigilii obchodzić. No to w takich mediach można takie rzeczy przeczytać, a na pewno nie o tym, jak Polacy pomagali w czasie wojny Żydom i że tu była kara śmierci. W Onecie na kilkanaście, kilkadziesiąt minut pojawił się taki wpis: rodzina Ulmów zapłaciła najwyższą cenę, wydał ich polski policjant. Ale już zniknęło to. Tak, zniknęło. No tak, no oczywiście widny polski policjant. No. Ale w ogóle nie było polskich policjantów, bo policjanci byli niemieccy. Żeby... Gestapo było niemieckie. Nawet jeżeli w tej tak zwanej polskiej policji, no to ona była pod rozkazami Niemców. No, no to nie była polska policja. No oczywiście właśnie. Byliśmy pod okupacją. Tak samo jak z tymi polskimi obozami koncentracyjnymi, to teraz będziemy się dowiadywać, że to polscy policjanci wydawali Polaków, którzy pomagali Żydom. No to jest oczywista nieprawda, bezczelne kłamstwo i takie przekręcanie historii, tak jak zresztą od lat chyba 60. wymyślano różne takie rzeczy na temat Polski. No i tutaj ja w jakimś sensie trochę Niemców rozumiem, bo oni mają tak wielkie, straszliwe, makabryczne zbrodnie na sumieniu, że jest tam mechanizm wyparcia. Oni by chcieli o tym zapomnieć, a najlepiej przerzucić odpowiedzialność na innych. Ale wracając do rodziny Ulmów, to jest rzeczywiście przełom. Nie tylko w sensie takim polskim, że jest muzeum, że został oddany honor tym, którzy ratowali Żydów, ale jest też przełom, jeśli chodzi o beatyfikację. No tutaj mamy sytuację dotychczas niespodziewaną. Jeszcze nienarodzone dziecko jest uznawane. No tam watykaniści uznali, że ono się urodziło. Taka była chyba oficjalna... Kiedy dokonywano ekshumacji, to tam podobno już to dziecko wychodziło na świat. Próbowało się uratować, może no, ale tak czy inaczej, świętość życia, to, prawda? Ale świętość i ten temat, życia który... uznano. To jest pewien przełom też z punktu widzenia teologicznego. Natomiast dla nas, jako Polaków, jest to świadectwo uznane również przez Stolicę Apostolską, że Polacy, no, bardzo wielu z nich, bohatersko, z narażeniem życia i nie tylko w sensie teoretycznym, tylko praktycznym, bo to nie jest jedyna ofiara rodzina Ulmów. Takich pomników w Polsce jest wiele, w kilku odsłonięciach uczestniczyłem nawet osobiście. Bo tysiące Polaków pomagały tysiącom Żydów i w Polsce Żydzi przeżyli albo ci, którym Polacy pomagali, albo ci, którzy niestety poszli na współpracę z Niemcami. I tutaj mamy sytuację taką, że dzisiaj można powiedzieć, ta prawda musi ponownie się przebijać przez te wszystkie kłamstwa. No i przebija się. To jest bardzo pocieszające. Pokazujemy, że te wszystkie rzeczy, jakie nam wmawiano, jak to Niemcy w 1939 roku mówili, że ratują Polskę przed rodzącym się w Polsce faszyzmem i antysemityzmem i przyszli tutaj, żeby robić te porządki, czyli przywracali praworządność już w 1939
1989 roku. Teraz też słyszymy o przywracaniu praworządności. Na kwestię nierozliczenia Niemców z Polską, to wszystko są próby ucieczki od chociażby reparacji. No mówienie, że jesteśmy współwinni, że właściwie to już się przedawniło, no że to właśnie polskie obozy koncentracyjne, polski policjant i tak dalej, no to jest próba ucieczki przed odpowiedzialnością za II wojnę światową, za te wszystkie straszne, makabryczne zbrodnie, bo w historii świata nie było tak zbrodniczych działań wojennych, jak w przypadku Niemców w stosunku do Polski, w stosunku do polskich obywateli, czy to polskiego, czy żydowskiego pochodzenia, czy romskiego, czy Sinti, bo oni po prostu uważali, że te narody trzeba wytruć jak szczury. Tak nas traktowali, jak zwierzęta, nie jak ludzi. No to przykład dzisiaj motywacji tego zamordowania. Pierw zamordowali rodziców, matkę w ciąży, a potem co z tymi dziećmi zrobić? No, no też zastrzelmy. Też zastrzelić, tak. Co będziemy tutaj... Tak, to draństwo wyjątkowe. Tak, a pan, który taką decyzję podjął, żył sobie do końca swojego życia w Niemczech i był policjantem i nikt. Stwierdzono jednoznacznie, że jest tutaj już zdenazyfikowany no całkowicie. Tak, bardzo wielu ludzi, którzy odpowiadali za te zbrodnie później zajmowali wysokie stanowiska, byli albo burmistrzami. No, dla mnie pośle, takim to ja może zacytuję... Może podam ten jeden przykład, który dla mnie jest wyjątkowo bulwersujący. Taki niemiecki wynalazca, który wynalazł cyklon B. Później był szefem BASF-u. Więc to ta niemiecka hipokryzja, to po prostu to draństwo niemieckie, które na nas tutaj rzutowało i dzisiaj to, co robią w Unii Europejskiej, no to jak próbują zagłodzić Polskę, to mnie się kojarzy z tymi komorami, gdzie w Oświęcimiu zagładzano Polaków. No, to bardzo prawidłowe, myślę, skojarzenie. Kategorycznie odrzucamy wszelkie ideologie uprzedmiotowiające człowieka i czyniące z niego środek, zamiast traktować go jako cel i podmiot. To jest cytat z programu Prawa i Sprawiedliwości. Każdy może sobie ściągnąć. Raptem 8 megabajtów, ale 300 stron bitym tekstem. To jest na samym początku tego długiego programu. Tak, bo to nie jest taka wyliczanka, że zbudujemy drogi, zbudujemy kopalnie, czy zbudujemy statki. Najpierw wszystko wychodzi z myśli swego rodzaju filozoficznej, czyli człowiek na piedestale, a cała reszta jest podporządkowana właśnie godności człowieka, tego bezpieczeństwa w różnych aspektach, szacunku, wspierania dla słabszych, dla niepełnosprawnych i tak dalej. No to najpierw odnosimy się do wartości, a później przekładamy je na konkretne działania. Stąd to jest na początku. Wartość życia ludzkiego to jest początek, tak naprawdę drugi rozdział, potem wolność, solidarność, równość, sprawiedliwość, rodzina, naród, bezpieczeństwo, państwo, nie przypadkiem. No i wreszcie te reformy finansów publicznych, społeczne, lokalna, rozwojowa polityka bezpieczeństwa, antykryzysowa, kulturalna i reforma edukacji oraz wielka polityka rolna. Bez reformy finansów publicznych, czyli ukrócenia tego wypływania pieniędzy poza budżet Polski, no nie udałoby się chociażby wprowadzić żadnej z tych dużych reform, takich jak 500+, czy teraz 800+. To prawda, rzeczywiście mieliśmy tutaj ogromny wypływ pieniądza z Polski przez różnego rodzaju mafie, te paliwowe, chociażby i wjeżdżające cysterny do Polski, niepłacący podatków i dostarczający do różnych stacji to paliwo, które było bez akcyzy. No to jest też ciekawe, że było tak wielu przedsiębiorców nieuczciwych, którzy w ten sposób omijali płacenie podatków. No, ale z drugiej strony oczywiście można powiedzieć, że na każdy program są potrzebne pieniądze. Ale z drugiej strony my stawiamy na państwo jako podmiot, który jest silny, sprawny, który pomaga obywatelom, który ich wspiera, zabezpiecza im tą podstawowe prawo do życia w państwie, które opiekuje się każdym w potrzebie i to, żeby to było możliwe, to oczywiście trzeba mieć na to pieniądze, a żeby mieć pieniądze, to musi być naprawa finansów publicznych. W poprzedniej kadencji, tej już w tej chwili, no właściwie już skończonej, to się udało w bardzo dużym stopniu. Te przecieki, wycieki z Polski tych różnych
podatków, do rajów podatkowych, tych karuzel VAT-owskich zostały zminimalizowane. Oczywiście nie ma takiego państwa na świecie, gdzie by się udało do zera sprowadzić, ale rzeczywiście tu nastąpił ogromny postęp. Jeśli popatrzymy na budżet, to on jest dwa razy większy niż za czasów poprzedników, kiedy przejmowaliśmy władzę. Czyli to jest ogromny sukces rządów Prawa i Sprawiedliwości. No bo też zwiększyło się radykalnie PKB Polski. W dużym stopniu jest to sukces premiera Mateusza Morawieckiego, bo on jako finansista znał te wszystkie kruczki, jak tutaj omijano przepisy i wprowadził pewne, można powiedzieć, zabezpieczenia, które przyniosły właśnie taki bardzo dobry skutek. A w dużej mierze inne kraje też pewnie pójdą naszym śladem. No kolejny się, cytat. Pytają się, jak wy to robicie, i jest w Europie już coraz większe poparcie dla między innymi jednego z postulatów premiera Mateusza Morawieckiego, żeby bardzo ograniczyć wpływy tych rajów podatkowych, bo właśnie przez nie państwa tracą pieniądze na różnego rodzaju programy, czy socjalne, czy inwestycyjne, czy obronne. Można się domyślić, że poparcie dla rajów podatkowych polegało na tym, że politycy, którzy decydowali w danym kraju, mieli również swoje jakieś tam poboczne interesiki w takich rajach, bez nazwisk i bez... Mieliśmy liczne afery i nawet bardzo znamienitych rodów, których osoby były zamieszane, ale nie przywołujmy nazwisk. O Unii Europejskiej jeszcze porozmawiamy, o korupcji, która tam panuje, ale ja chciałbym zwrócić do programu Prawa i Sprawiedliwości i taki oto passus. Czytamy na stronie 143. Idea planowania w skali dekad, a nie kilku zaledwie lat, była bliska środowisku Prawa i Sprawiedliwości od początku istnienia naszej formacji. Imperatyw dalekosiężnego myślenia jest jednym ze składników dziedzictwa, które zostawił nam, zostawił Polsce założyciel Prawa i Sprawiedliwości, profesor Lech Kaczyński. Dalej jest o ruchu Solidarności. Jesteśmy jedyną liczącą się obecnie partią polityczną, wcielającą w życie to, co bywa nazwane duchem Solidarności, duchem porozumień sierpniowym. Najważniejszym zadaniem dla naszego pokolenia i dla kolejnych generacji sformułowanych w sierpniu 80 roku jest troska o niepodległość Rzeczpospolitej, o jej podmiotowość i suwerenność. Tutaj jakby druga strona tego, no to gigantyczne zadłużenie planowane na 2024 rok. Mówimy o 60 miliardach deficytu budżetowego, no, który w dużej mierze będzie przeznaczony na wojsko. No tak, to można powiedzieć, że lepiej mieć długi niż okupację. Tylko wtedy nie będziemy jej mieć, kiedy będziemy mieli silną armię. Ale wracając do tych słów, to ta długosiężna polityka, no, tak też zaczynała swoją politykę, czy swoje istnienie Solidarność, gdzie profesor Lech Kaczyński był pierwszym wiceprzewodniczącym. Później ta, przepraszam, myśl długofalowego rozwiązywania problemów i kształtowania polityki, która będzie przynosić nawet w następnych pokoleniach dobre rezultaty. To było też przesłanie Porozumienia Centrum. Lech Kaczyński odgrywał też bardzo ważną rolę, był przez jakiś czas nawet prezesem honorowym Prawa i Sprawiedliwości i ta polityka była wtedy kształtowana, przepraszam, Porozumienia Centrum, bo Prawo i Sprawiedliwość powstało później. Ta polityka była kształtowana rzeczywiście już od początku przełomu, po 89 roku, kiedy ci, którzy tam przy okrągłym stole ustalili pewną narrację polityczną grubej kreski, no, uwłaszczenia nomenklatury i różnych takich rzeczy, wtedy powstało Porozumienie Centrum i wtedy i Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński budowali właśnie tą długą perspektywę odejścia od komunizmu, od postkomunizmu, od tej takiej polityki darwinistycznej, czyli no, silny to może więcej, a słaby no to trudno, jak ktoś sobie nie radzi, to jego problem. Myśmy mówili od początku, że trzeba postawić na inną politykę, że polityka ta balcerowiczowska jest zgubna na dłuższą metę dla Polski i wtedy już rysowały się pomysły na długofalową politykę. Ja przypominam, że to między innymi właśnie wtedy jeszcze Porozumienie Centrum pierwsze było za tym, żebyśmy przystąpili do NATO wtedy, kiedy jeszcze tamta strona
już nie szukała powiem z kim na czele. Panie pośle, no to są to jest tutaj... kwestia taka, kadencja czteroletnia jest krótka i wielu rzeczy nie da się zrobić, ale można zapoczątkować procesy. I my zapowiadamy, że takie procesy już rozpoczęliśmy, a też zapowiadamy, że będą kontynuowane i będą nowe, długofalowe, rozwojowe dla Polski procesy, które mają Polskę wprowadzić do tych najsilniejszych, rozwiniętych państw. Jest więcej szczegółów, a przejdźmy teraz do programów konkretów. 100konkretów.pl to jest strona Platformy Obywatelskiej i czytamy. Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Zapewnimy prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie oraz pełny dostęp do darmowych badań prenatalnych. No tak. Konkrety. To są konkrety, z tym, że ja nie wiem, czy aborcja jest bezpieczna, no na pewno nie jest bezpieczna dla nienarodzonego dziecka, więc no tu co do tego bezpieczeństwa to raczej dość pokrętnie jest to formułowane. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy jak znieczulenie kobiet przy porodzie, no to jest kwestia każdego szpitala. Dzisiaj to jest właściwie zagwarantowane, jeżeli takie działania nie są podjęte przez lekarzy, to znaczy, że no postępują niezgodnie z przyjętymi procedurami. To więc kolejny temat, wyważanie którym się zajęła Platforma Otwarte, to jest dość ciekawe. Likwidacja Funduszu Kościelnego, 16-17 ocena z religii wykreślona ze świadectw szkolnych, 18 religia w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji. No słyszeliśmy o tym piłowaniu katolików, więc być może będzie tak jak za czasów komunizmu jeszcze pomysł, żeby kościoły w magazyny zbożowe przekształcić. No, oni idą drogą komunistów. Muzeum ateizmu. Zniesiemy zakaz handlu w niedzielę, ale punkt 22. Łamanie konstytucji i praworządności będzie szybko rozliczone i osądzone. W tym celu podstawimy przed Trybunałem Stanu Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina, Zbigniewa Ziobro, Adama Glapińskiego oraz złożymy wnioski do prokuratury. Punkt 23. W sprawie Jarosława Kaczyńskiego, Łukasza Szumowskiego, Janusza Cieszyńskiego, Antoniego Macierewicza. No i pana tam nie ma. No właśnie, jestem obrażony. Droga Platformo, dopiszcie mnie do tej listy, bo chciałbym się znaleźć w gronie tak zacnych ludzi. A swoją drogą, no to brednie, jakie opowiada Donald Tusk, jak to będzie rozliczał patriotów. Ja mogę przypomnieć, bo część z państwa pewnie nie wie, że w Radomiu właśnie platformersi pod gestapo założyli ruch oporu przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, czyli no, nawiązują do jakiejś tradycji, ale chyba nie polskiej. Jeszcze proszę państwa, 38 punkt programu Platformy Obywatelskiej. Obniżymy VAT dla sektora beauty do 8%. I to się samo komentuje, więc nie ma sensu dalej na ten temat rozmawiać. Pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat jedynka z Radomia. Myślę, że dużo pan Grabiec wydawał na kosmetyki, trzeba mu ulżyć. Może tak, może taki był tutaj punkt, ale widać, że różnego rodzaju lobby tutaj nad tym pracowały. Pewnie tak. Tyle, proszę państwa. Się dowiemy przy wpłatach na kampanię. Tak. No, bardzo ciekawa była również konwencja Prawa i Sprawiedliwości, wystąpienie pana Kukiza i ten pomysł demokratyzacji Polski, ale o tym porozmawiamy przy następnej okazji, bo tu już nam czas minął. Pan poseł musi lecieć do zajęć, a my mamy kolejnego gościa. Kłaniamy się nisko. Dziękuję państwu za uwagę. Miłego dnia. A państwo z nami zostańcie, bo warto.